Łodzianin roku 2019. Oto jedna z pięciu nominacji. Ireneusz Kowalewski. Inicjator powstania w 1989 roku i obecny prezes Stowarzyszenia Jazzowego Melomani, którego nazwa pochodzi od działającego w Łodzi pierwszego polskiego powojennego zespołu jazzowego. Od 1992 roku stowarzyszenie wręcza artystom i dziennikarzom, a także instytucjom promującym jazz statuetki Grand Prix Jazz Melomani, przyznawane w pięciu kategoriach, a określane mianem Oscarów lub Kowalów Jazzowych. Wyboru dokonują władze stowarzyszenia, poprzedni laureaci oraz zaproszone przez stowarzyszenie postacie jazzu. Nagrody wręczane są podczas dorocznej gali odbywającej się w Łódzkim Teatrze Wielkim.